Siemanko, ogrodnicy. Nie dałem tydzień temu filmu z ogródka, ponieważ mnie nie było. Więc już kręcę. Właśnie podlewam ogródek na 3 zraszacze. Pompa w Mauserze ciśnie. Przypominam, pompa Kraft. Jak napiszecie sobie w Google, czy tam w Allegro, czy gdzieś tam. Tutaj o, palma się podlewa. Cytruski. Dałem tu blachę, żeby nie waliło mi tam, kurczę, na stół. Brugmansia, Borneo Giant, tutaj kolokazje. Daktylowiec z tyłu Gunnera w tym roku jeszcze nie jest nawet przypalona, powiem wam, trzyma się. Zobaczcie, z wiosny wsadziłem miskantas z korzeni. Wyrósł na ponad 2 metry już. Taką osłonkę zrobiłem, żeby nie paliło Gunnery, nie? Także na razie to się sprawdza. Lilie drzewiaste. Jak zwykle co roku, tylko że apogeum, uwierzcie. Pachnie kosmos normalnie, nie? Tam, jak widzicie, brugmansia podwójna, różowa kwitnie. Za niedługo żółta zacznie kwitnąć. Idziemy dalej. Cykas, rewolucik. Nie lubię uparciuch to jest, ale w tym roku pokazał klasę i wypuścił od groma pióropuszy, nie? Jaram się arundodonax w tym roku. Zobaczcie, następne kły idą. Gigantyczne, no kciuk. A to jakie, nie? Ale zdradzę oczywiście, że daje dużo nawozu. Mila Jara Kompleks idzie. Tak samo tutaj macie kolokazję Black Steam. Ono już ma jakieś 150, nie, 160 wysokości. Tutaj ma południe, no tak tutaj powiedzmy, że ma 3-4 godziny słońca. I nie pali liście, pięknie wygląda, wszystko gra. Tak samo eskulenty ruszyły. A bananki, jak to bananki, nie? Wszystko gra. Patrzcie, jak tu sobie zraszaczki jeszcze 2 pociskają. Odpalam sobie aplikację zdalnie, że nie muszę być w domu, żeby mi tutaj podlewało. No, widok stąd taki. Czy coś podrosło? No trochę pewnie podrosło, ale pamiętajcie, że największy efekt we wzroście bananowców jest widoczny po 15 sierpnia do października, znaczy jeszcze września, jak jest ciepły, rośnie, a potem już koniec, no i wykopki, nie? Ale mistrzostwem świata, o, czekajcie, niech mi przeleci tutaj, bo nie wylezę teraz. Klap, 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 klap. Dobra, ciekawe, kto dziś jeszcze obejrzy, niech napisze, że dziś obejrzał. Ciekawe, w niedzielę, dzisiaj. Arundodonax, wiecie co, 5 metrów jak nic, na obecną chwilę. Jeden i drugi tutaj dobija po troszeczku. Grubo, no ale daje im grubo nawozu, mówię, kompleksa żrą jak wściekłe, nie da się chyba tego przenawozić, bez kitu, nie? Brugmansia, arborea biała, tutaj małe morelaski, wszystko sobie radzi, spokojnie, o tutaj przede mną. Tu mamy sikimensis, czym się różni? Liście zielone, nawet troszeczkę przebarwień potrafią mieć. Tu mamy sikimensis, tam to był basio, nie wiem jak powiedziałem. No i basio, wiadomo, wróć, sikimensis lepiej jest przebarwiony, aczkolwiek coś tu go zeżarło. Jakie dziadostwo. A tutaj jest Borneo Giant. Niestety. Zobaczcie, co się w gruncie dzieje. Nie mam pojęcia. Nie chcę rosnąć. Nie wiem. Zaraz w szklarni wam pokażę jeszcze. Lilie drzewiaste tutaj sobie jeszcze też ładnie kwitną. W sumie to za niedługo będą kończyć. A to idziemy do bambusków. Bambusy, bambusy. Mam jeszcze kilka. Ale nie wysyłam teraz, bo nie mam czasu za bardzo. Patrzcie. Podgolone. Z 2,5 metra. Rosną. Elegancko. Tu mam brugmansje takie z nasion kiedyś tam wysiane, posadzone w kupę całą tutaj, nie? I nie miałem żółtej odmiany, coś się zmutantowało, no i są żółte kwiaty, nie? Można. Tutaj mamy, o, pomidoraski, panie i panowie. Oguraski sobie rosną. To jest kolokazja Leucocasia gigantea, ona dużo drostów puszcza, ale też spoczko rośnie, ale widzicie, w szklarni trzymam. Kolokazje variegata. Mam parę sztuk, ale to wszystko jeszcze takie malutkie jest. Tutaj czeremojka sobie, sprawdzam, mam na dworze w gruncie nad wkopaną. Ciekawe, kiedy to zacznie puszczać jakieś tamkolwiek kwiaty czy coś. Musa sumatrana zebrina rojo bananowiec. No jak co roku pięknie ciśnie, ale co rok od ziemi startuje i za jakiś tam miesiąc, myślę, będzie giął się już na 2,5 metra. Tu mamy Highland Giant i zobaczcie, jak w miarę spoko rośnie w szklarni. A tamto, jak widzieliście, nie wiem, może ktoś z was będzie wiedział, to powie. Na sprzedaż, jak ktoś przyjedzie, konkret sadzona tego pięknego dziada. Tam plumeryjka sobie ciśnie. No i tak jakoś to wygląda. Muszę zaraz ogórkiem ogarnąć u góry, bo tam się burz zrobił. Musella lasiocarpa. Spoczko. Co, nie wyjdę teraz, nie? Dobra, idziemy jeszcze z tamtej strony. Jeszcze dzisiaj wrzucę, to sobie zobaczycie. Kurczę, zdążę, na pewno zdążę. Ale będzie po 21. Patrzcie, jak coś wpierdziela brugmansję. Ślimaki pewnie. Tu mam alokazję makrorizę. Z
spoczko, druga jest tam na rowie, taka sama, więc nie muszę iść pokazywać. Paulownia, którą ściąłem wiosną, odbiła miskanci po całej długości płotu. Gicior, buraczki, truskawki. I tutaj 3 dni temu posadziłem tamarilo dopiero, zobaczcie. I brugmansję tam łososiową. Bo jak już były w donicach, to codziennie musiałem podlewać. A jak mnie nie było, to mdlały jak wściekłe. Dobra, no to taki szybki obgląd. No, zielony maurelis słabizna. Chyba se daruje z nimi uprawę. Tak to się podlewa, ciśnie, paulownie pięknie sobie rosną, jedna i druga. Gramalina. Do następnego.